Aktualnie podróżujemy kalifornijską jedynką. Jest to stara autostrada, czyli tak naprawdę droga wzdłuż wybrzeża, ciągnąca się przez całą Kalifornię. I co chwilę się zatrzymujemy, robić ujęcia na takich pięknych brzegu oceanu. Całą kalifornijską jedynką będziemy jechać 2 dni z San Francisco do Los Angeles, czyli tak naprawdę jej najładniejszym fragmentem. Dotarliśmy do pierwszego większego punktu na kalifornijskiej jedynce. Jest to Monterey i Old Fisherman Wharf, czyli takie piery, tylko że w Monterey jest bardzo dużo szatek. Idziemy przez 17 Mile Drive Tour. Dostaliśmy mapkę i zaczęliśmy sobie w tym miejscu. Jedziemy tu i objeżdżamy sobie zrazkę dookoła. I wyjeżdżamy przy Carmel by the Sea. Jesteśmy teraz w restauracji Hot Bridge Brief. I to jest knajpa, którą założył Clint Eastwood. A jest w ogóle w mieście Carmel by the Sea. I w tym mieście kto był prezydentem? Clint Eastwood? Tak. Czy to wygląda tak, że dostaliśmy burgery z Ikei, czyli mięso w bułce i obok wszystkie składniki. Ja dostałem takie 3 małe, już jeden pochłonąłem i też wszystkie składniki obok. Z fryteczki. Dobra, to na koniec jakie wrażenia? Średnie. Tak, mogło być lepiej. Tak. Jakby knajpa tylko... Dokładnie. Miejsce po prostu. Knajpa słynie chyba przez to, że miejsce i dlatego jest taka popularna. A jedzenie takie 5 na 10. Może daleko nie zajechaliśmy od Carmel by the Sea, bo wyjeżdżając z miasta na kalifornijskiej jedynce znowu jest pięknie. W Polsce jak się jedzie nad wodę i tak czuć tą bryzę, taką, tak czuć może, to tutaj tak po prostu wiatr wieje i tak nie czuć tego. Dojechaliśmy chyba do najsłynniejszego punktu na kalifornijskiej jedynce, czyli uwaga, Bixby Bridge. Yeah.
jesteśmy w Taco Bell, gdzie mieliśmy w pierwszym życiu tacosy. I burrito. No burrito już jedliśmy. Z przydrożonej stacji, z nowej. Cztery śniadaniową w tacosie. When I wake up in the morning, I see nothing for miles and miles and miles. When I sleep in the evening, oh Lord, there she comes, only in dreams, she's only in dreams. Dalej podróżujemy kalifornijską jedynką i na trasie kalifornijskiej jedynki, no tak trochę z boku, jest pewne miasto, które jest wzorowane na pewne państwo z Europy. A jakie? To zaraz zobaczycie. Wylądowaliśmy w Danii, a tak naprawdę jesteśmy w mieście, które się nazywa Solvang. Jest to miasto na szlaku, no tak obok kalifornijskiej jedynki, można powiedzieć niedaleko całkiem, które jest stylizowane na duńskie miasto. Wszędzie są flagi duńskie i amerykańskie. Po czym poznać, że jesteśmy blisko LA? No w sumie nie takie blisko, ale już takie no. No dobra, to ze 100 mil od LA tworzą się korki. I never came to the beach, I stood by the ocean. Sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam,
so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu. W życiu kąpiel w oceanie zaliczona. Tam się kąpałem. Generalnie woda jest prima sort. Tak poważnie to jest godzina 18, jest tak około 22 stopni, wieje wiatr, czy nie jest za ciepło, a woda to ma no też 22 stopnie. No w wodzie było cieplej, naprawdę. Jesteśmy w Malibu. Jesteśmy w Malibu, gdzie wieje. W Ameryce, a ostatni na wybrzeżu, chyba tak pięknie. Chociaż kto wie, może jutro będziemy chcieli go podziwiać z Santa Moniki, na pier sobie pojedziemy, nie wiem, różnie, jeszcze w życiu dużo może się wydarzyć, a zwłaszcza jutro. Ale pięknie, pięknie. To przy samochodzie, ok? Piękny był zachód słońca. Wrota do nieba. Tak, wrota do nieba.